Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Liberation HD. Czy coś poza nagraniem było, żebym wam ładnie tutaj relacje zdać? No było, było. Poznajdywałem troszeczkę, słuchajcie, tych takich stron z pamiętnika naszej mamy. No one są porozrzucane oczywiście te strony, więc tutaj, prawda, jakby... Nie ma problemu, można pochodzić, ale nie mam do tego mapy, więc muszę tak sobie, wiecie, łazić i tak sobie samemu. Może gdzieś jest, tylko że wiecie jak ja. Nieważne. Zmieniłem oczywiście strój na inne kolorki. I co ja jeszcze? Aha, słuchajcie, na bagnach udało mi się odnaleźć wszystkie... Też pójdziemy na bagna, to wam pokażę tą mapę, bo odsłoniłem troszkę tą mapę. Wszystkie, słuchajcie, jaja aligatora. I za to dostaliśmy tą czapkę, którą mam na... Tak, o tą, co mam. Taka nagroda. No, także tyle. Że idziemy dalej fabularnie, zobaczymy, co tam dalej nasza Evelyn ma do zrobienia. Evelyn, you are unhappy? What did you find? Too much and not enough. The Spanish are behind the kidnappings, but the kidnaps seem to look forward to their transit to where I don't know. No one at the fort could tell me. The directive must come straight from the top, from Gouverneur Ulloa. Is this why he hides in La Balise instead of coming to the city and leading like a proper leader? What is his true purpose here? I don't know, but I intend to find out. That will be difficult as long as he stays couched in La Balise. I'll drive him out and make him answer. Interrogation is not your usual style. This is not a usual circumstance. Good. Then let us gather our unusual circumstances to plan our attack. This Spanish gouverneur has placed so many restrictions on trade, even plantation owners are practically begging for an excuse to riot. If I can infiltrate the crowd, I can create that excuse. Tak, bo rzeczywiście ostatnio tych więźniów próbowaliśmy, no i w sumie udało nam się o ich odbić, a ten jeden to tak jakby, kuźwa, jakby nie chciał. Dobra, idziemy tutaj zrobić, chyba jakaś zadyma będzie, co? Oczywiście, o tej. Ten strój też mam zmieniony na inny kolor. One się tam za bardzo, wiecie, nie różnią, więc. Tak jak to widać, no. To, jakieś tam kolory. Bo tak to są cały czas takie same, tylko kolorki takie inne. Ale zmieniam sobie, no bo co? Jak jest, no to. Co tu się dzieje? Revolution jakieś? Tutaj mam iść? Zwiększaj poziomu rozgłosu. Chodźcie, jeszcze tu zobaczymy, nie wiem o co chodzi, to ale... Wezmę ich tutaj, niech będzie ich więcej. No. Aha, takie zadymy. No to my też tutaj potrafimy takie rzeczy robić. I've received a very exciting piece of intelligence. A gunpowder delivery. It's on its way to a city outpost. Okay. Unless we intercept it. I'm not dressed for interception. Do I have time to change? Yes. Assume you're true, guys. Get your weapons and we'll go. We? You're coming too? You do realize it might get dangerous. Yes, well... Someone needs to navigate. Dressed like that? Gerard, I... Evelyn, I'll have you know I'm not afraid to get my hands dirty. Why should you have all the excitement? I didn't know you wanted. I know what you think. Bloody sensible, bloody boring. I'm more than just an accountant, Evelyn. Very well. You're a navigator too. A regular Magellan. Okej. Okay. Dobra, to chodźcie się przebierzemy szybciutko. Włóż strój asasyna. Dobra. Oczywiście też zmieniony kolor, ale to też wspomniałem, tak? No, taki... I to granat. Nie wiem, mam wrażenie, że wcześniej też coś takiego podobnego mieliśmy. O Jezu, nie w tę stronę. Taki mam troszkę rozgłos, no ale trudno.
Może gdzieś jeszcze będą kartki, to się powyrywa. Teraz mam to gdzieś. Z tymi kartkami też wyrywanie co chwilę, dajcie spokój. Chyba kupiłem też broń jakąś, wiecie co? Chyba tak. Teraz nie pamiętam. Tak, tych pieniędzy nie mamy za dużo, więc wiecie. No dobra, zobaczymy co tam. There is the carriage. You know what to do with the guards. I'll wait here. Czy tutaj ktoś jest? Niekoniecznie. Dobra, rozumiem, że teraz musimy się tutaj ze strażnikami uporać. Naprawdę? Ale czekajcie, czekajcie, no co się stało? Nie zadziałała moja strzałka? Czy nie doleciała? Czy jaki czort? No, zobaczymy. Zabij strażników, nie dając się wygryźć. No, mam 3 strzałki. Dlaczego tak wyszło? No i co się stało? Aha, to nie te strzałki, słuchajcie. No, 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 teraz biegnie mnie dorwać tu. Tamtego będzie walczył z tamtym. Padnie? Tak. Dobra. Teraz jeszcze tamtego by się przydało. No wiecie, mamy tutaj te strzałki, to je będziemy... Zużyjemy je, ale... Czy tamten podejdzie, czy nie? Kurde, tamten stoi jak taka... piczka. Mamy to. Ukradnij powóz. Gdzie on jest? Gdzieś pode mną? Czy jaki czwart? A tu, dobra. They're stealing the gunpowder! Stop them! Stop them! On taki śmieszny, nie? No co wy strzelacie? Przecież tu... No dobra, ale... Kurde, te beczki! Jesus, co tu się dzieje? Ciężko, słuchajcie. Go left. I can't. What now? Now, on the horse. Now. What? Jump. No dawaj, 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 dawaj. Ach, sieroto. Wow. No ale dawaj. Help!
udało się. Szybko, jeszcze jeden. Gdzie on jest? Jeszcze wyżej, chodźcie szybciutko. To też trzeba uratować ludzi. No uciekajcie, uciekajcie, uciekajcie. Well, I think we got their attention. A terrible waste of wine, mind you. Spanish wine makes better floor polish anyway. Now, to get Ulloa out of La Balise. I suggest we regroup at the warehouse to strategize. Enough excitement for one day, Gerald? Yes, I think that should last me nicely. Thank you. Chodziło o to, że ten wóz miałem chyba nie uszkodzić tak, jak to zrobiłem. No, no, poziom zniszczenia powozu. A, to i tam nieważne. No, rozgłos mam nieziemski. Mogę sobie go tutaj szybciutko obniżyć. Przekupić tego gościa. Nie wiem, na ile to przejdzie. Nie ma nawet takiej opcji, bo oni mnie tu... No, udało się, ale bardzo dużo musieliśmy zapłacić. Trudno. Nieistotne. Idziemy dalej. Co tym razem? Jak to zrobić właśnie, żeby go zwabić, tego kolesia? Evelyn, to draw Ulloa out, Ulloa. We can hit the Spanish where it hurts, in the flotilla. Two military vessels are anchored at the port. If anything were to happen to them, Ulloa could not ignore it. I'll see what I can arrange. Dobra. Czyli coś w porcie, tak? No dobra. Coś tam w porcie. Mogę zobaczyć tylko mapę, czy coś wskoczyło nowego. Tak wiecie... Nie za bardzo tutaj. Nie, tutaj nie ma nic. Może coś na bagnach by tam było. Tutaj nie ma nic. Na bagnach jest jakaś taka czaszka. Nie wiem, co to za zadanie jest. Udaj się do portu. Więc nie będziemy wymyślać. Tam gdzieś, tak? No, widzę, że to jest mocno strzeżony teren. Jak to wygląda? A ci tutaj są, no dobra. Jakoś tam się udało. Co tu można by było ewentualnie zrobić? Coś, jakiś proch podłożyć, też coś, żeby można było... Szkoda statku, bardzo ładny. Zabić strażników, nie dając się wykryć. Spoko. Spróbujemy. Nie mówię, że się uda. Mamy ich tutaj... Czekajcie, bo jeszcze ci są. Mamy ich tutaj trzech. Kurde, już mnie jeden widział, nie wiem czy... A nie, dobra. Jakby to zrobić? Jakby tu dziabnąć jednego i drugiego? Koniecznie trzeba by było wrzucić jakiegoś do wody. No, no, no. Zobaczył mnie, tak? Kurde, powiem wam, że próbuję tutaj po raz setny. Nie mam za bardzo
pomysłu na to. Ewentualnie te strzałki tu mam. Jednego zabiłem, ale ten lezie tu, wiecie, więc... Dobra, jakoś się udało. No trzeba kombinować, wiecie, bo... No nie jest to proste, powiem wam, bo... Za każdym razem mnie tu wykrywają. Muszę jakoś kombinować, no bo co? Kurde, jeszcze jeden mi został, ale tego nie chciałem dziabnąć, no ale dobra. No, dało się. Chyba. Dobra. I teraz zrobimy zadymkę. Czyli będzie jednak kabum. Joe! To on! Recognize me now, kapitan? No. Yuri. Elkat. Medusa! Men! Subdue her at once! Chyba was pogięło. A ty co? Have mercy! I'll trouble you no further. I'll give up ale and ragwater. I'll mut and monger no more. I'll go to church. Please, leave me now to my sad, monkish end. You mistake me for your judge and executioner, brother Dominguez. Save yourself, if you're not too slow with liquor. Obszar ten teren. Ucieknij. No to uciekam. Nie gadaj, że on został na tej łodzi, a ona zaraz eksploduje, a ten kapitan tam został na... Peszek. Tak, został na tej łodzi chyba. Zwabimy go w końcu, czy nie? Wylezie jeden z drugim? Dobra, chodźcie do wykrzyknika. Co się udało ustalić?
Czy to jest daleko? Bo tak lezę też, zamiast zrobić cięcie. To jest też najlepsze, słuchajcie, że te barykady tutaj, one mi tak nie pozwalają tutaj przejść, więc jakby to jest trochę taki przypał, niestety, w tym mieście. Nie są one duże, a niestety takie blokady tutaj się robią. Czy to jest daleko? No, troszkę jest, mogłem zrobić cięcie, no ale dobra. Już biegnę to. Niech już będzie. Tu gdzieś, tak? Tu. Aha, rozpocznij wywab gubernatora. My students, by now you have surely seen the havoc the rebels wreak. A plan forms in my mind. But we must act fast. To receive your new orders, find me in the graveyard, my last safe refuge in the city. Make haste. Dobrze, czyli cmentarz, tak? No, na tym cmentarzu to pamiętam też byłem. Agaty, gdzie ty jesteś? Spotkajmy się z nim jeszcze. Sorry. Dobra. Mamy to. Aveline, your face has been scarce around the bayou. Do you outgrow your need of me? I came the moment I received your message. I had a nightmare. I dreamt that you turned... No. Never mind. I wonder if you would humor your old mentor with a show of loyalty. Agate, I need not humor you. I am loyal. What do you need? I don't know what you and Monsieur Blanc have been conspiring, but it is clear that now, amid the chaos of the riot, Oyor will finally be forced to leave La Balise and negotiate for peace. Our moment is now. With the kidnapper dead and safety restored, my mission will be complete. I will find peace. There is only one path the governor can take. The others are barricaded or in flames. You must prepare an ambush and strike at just the right moment. Find him and kill him. I will. No dobra, czy on też chce, żeby tutaj zbadaj miejsce zasadzki. Chodźcie, zobaczymy. Nie jest daleko. Tu gdzieś. Jak to wygląda? Na górę. Mhm. Everything I need for an ambush. To znaczy? Dobra, muszę ich tutaj dziabnąć. Kurde, tamten. No, już po mnie. Dobra, dobra. Nie zauważyłem, że tam jest jeszcze jeden na dole. Dobra, zrobimy to inaczej. Jeszcze raz. Tu idzie po prostu jeszcze jeden i dlatego. Kurde, tamtego nie dosięgnę. Tutaj mam jeszcze jednego pacjenta na górze. Fajnie by było go dziabnąć. Czyli mam jeszcze dwóch, no ale tego to tak... Kurde, wiecie co, bez tej
Bez tej naszej tutaj, jak to się nazywa? Strzałki, to ja nie wiem, jakby to było. Nie wiem, czym sobie dał radę. Wiecie o tym? No. Ciężka sprawa. Gdzie mam teraz iść? A tu. Woda pitna, ale czemu? Przygotuj materiały wybuchowe. Tam gdzieś muszę przynieść to. Łotu. Adam. Keczony w środku. Na pewno, nie? Tylko, że strasznie ich dużo jest, więc nie wiem, jakby to zrobić. Upewnij się, że konwój wejdzie na miejsce zasadzki. No dobra. To pusto, nie ma nikogo. Chryste panie, zatrzymała się i nie chce iść. Dawaj, dawaj. Wiem, tylko się staram. No, staram się jak mogę. No nie chcę, żebyś wchodziła, tylko... Co teraz? Teraz tam. Oni tu już idą. Jak to teraz? Jeszcze? Tam gdzieś. No, widzę to, no. No. Ach, wiecie co? Sterowanie Avelyn, no nie jest, nie należy do łatwych. To już lepiej tu Ezio wypada. Muszę przyznać. We're blocked. There's no way out. Co teraz? Wysadź beczki z prochem. No to ja muszę najpierw to wziąć przecież. Że zrobię, czekajcie, jeszcze inaczej. Wezmę sobie te, bo też są fajne. I będą walczyć za mnie. A bo ja już nie mam. Nie. Ważne. Spadła.
A ty, ty. No chodź. A ty nie. A, dobrzy są. O ty. Taki jesteś sprytny. Dobry przeciwnik. No i dobra. I on tu pewnie jest, co? W środku. Please, no. Spare my wife and child. Like you've spared the lives of slaves and laborers you've ripped from their families? Yes. They're not harmed. Merely transported to Mexico. Mexico? To what end? I do not know. I am only an advisor. Please, my wife knows nothing. I told her the convoys were for criminals overflowing from the city jail. She is innocent. Allow me to make amends. You? Who knows nothing? I am a man of science. My own southern expeditions required similar tools and manpower. The region is rich with relics predating even the Mayans. Further, I can offer you this. Co to jest? It can be used to decipher secret documents, like this one. I will turn my back now and walk away. If you would like to keep your life, you will remove yourself from this continent, never to be seen again. Thank you. Thank you for your mercy. Mercy. This is not mercy. I merely leave you to contend with the arsenal of your own employers. A life of hiding awaits you. Go and wallow in your false freedom. No, dała mu tam jakąś nauczkę. Porozmawiaj z Agatą, okej. No to chodźcie, idziemy. Nie jest daleko, więc jeszcze pogadamy z nim. Wow, tepnęło mi dziwnie. Were you successful? Gouverneur Ulloa gave me this trophy. Ah, a valuable find. This makes Ulloa's death an incredible victory for the Assassin Brotherhood. I only wish I could have witnessed it myself. Tell me, what were his last words? Thank you for your mercy. What? You mean to say he is free? This is how you choose to prove your loyalty to me? By disobeying my direct order? By letting our enemy run free? My mentor, you are consumed by bloodlust. We share a common goal. Free the slaves, defeat our enemies, impose justice. No. We now have the tools we need to advance in our mission. I must follow our enemy to Mexico, now. You will do no such thing! If you will not see it, I must follow my own instincts. What is an assassin without discipline? You will regret your insubordination. I'll take that chance. Sprzeciwiliśmy się mu. Słuchajcie, czy my będziemy mieć jeszcze jakieś inne miasto? Wszystko w szali, aby podążyć ścieżką prawdy. Wszystko wysta... Dobra. Może jeszcze jakiś Meksyk? Ale by był Meksyk. Dobra, mamy rozgłos, więc też można by było się tym zająć na chwileczkę. Jest to blisko, więc mogę to zrobić. Oczywiście blisko, a ja nie mogę się przycisnąć, nie? Wtedy wychodzi z tego, że strasznie długo to trwa. Well, for a price, perhaps I could. No możesz, możesz, dużo możesz. Dobra, no to chodźcie tutaj. Jestem ciekaw, na czym to będzie polegać. Javelin, Agate warned me of your flight to Mexico. Do you intend to abandon your business and the slaves in New Orleans? What about your family? My father sends me to Cuba to find suppliers, with his blessing. And you're more than fit to run the business in my absence.
I must follow our enemy. And when were you going to tell me? I couldn't risk you trying to stop me. Is this all you see in me? Business? Orders? Aveline, I care for you. Gerald, don't be angry. You know we cannot mix feelings with work. I had hoped to spare... Since I know I cannot stop you, is there any last assistance I can provide? I admit my plan to board this ship is clumsy. There's a compound nearby, where slaves are held. Slaves bound to Mexico. You can gain access to the ship by blending with them. Okay. I won't be able to take my weapons. Well, how will you defend yourself? Right. Silly question. I'll hold them for you until your return. Thank you, Gerald. You're a true, true friend. On się zakochał pewnie w niej, nie? No, to taka miłość w jedną stronę tylko. Przebierz się za niewolnicę. Tak musimy też zrobić. Tylko, że naprawdę musicie mnie tu widzieć. Idzie. Dobra, to chodźcie. No i na statek. Ja właśnie jestem ciekawy, czy będzie jeszcze Meksyk. No tutaj mamy Nowy Orlean. Mamy troszkę bagna. No zobaczymy. Może będzie jeszcze jakieś miasto do odkrycia i dużo rzeczy do zrobienia. Kto wie? Słuchajcie, ja idę tutaj. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że nie mam broni w tej chwili. I chyba muszę tutaj się udać na teren strzeżony? Nie, niekoniecznie. Patrzcie na to. Tak jak w Trójce, nie? Też tak było. Connor też tam głaskał. Dobra. Teraz zinfiltruj obóz niewolników. To znaczy, że niby jak. Tam mam się udać jakoś, tak? Tutaj oni mnie na pewno nie wpuszczą. I daj się wykryć. No. Udało się? Tak. I za grupą niewolników. A tam... Udało mi się. Może się to uda, słuchajcie. Czemu te skrzyneczki są tu podświetlone? Jak to jest? Nie wiem. Udało się. Oj, nie bądź smutny. Wrócimy jeszcze. Nie wolno ci pływać. No, jestem ciekawy, co nas tu jeszcze czeka. Twierdzona w swoich przekonaniach i pewna, że może zakończyć knowania wrogów, Aveline sprzeciwia się Agatę i wchodzi na płynący w nieznanym kierunku statek z transportem niewolników. Ta decyzja nadwyręża stosunki między Aveline i Agatę. Trudno. Już ma swój rozum. Wow! Machu Picchu! Wszystko wstawiamy na szali, aby podążyć ścieżką prawdy. Wystawiamy. Takie egipskie rzeczy tutaj. A jesteś, ty cholero, ty. Welcome, friends, to a new life of freedom, productivity, and peace. Here, you will find no shackles, no whips. You will build your own community
and by your labor. Together, we will prosper! Czyli taki masz cel. Matko, ile tutaj rzeczy. Czyli to jest taka, słuchajcie, chyba miejscówka. Tu nie chodzi o Dość spora również. Widzę, że są jakieś statuetki Majów do zebrania. No jest troszkę tutaj do zrobienia, więc... Oczywiście to poza nagraniem, ale te statuetki Majów mogę zobaczyć, co to jest, bo to bardzo ciekawe. Rozumiem, że tutaj sobie mogę chodzić, tak? Dowoli. Czy zobaczymy sobie tę statuetkę. Ona powinna gdzieś tu być, ale... Gdzieś na górze, czy jaki czwart? No tu na pewno nie wejdę, a... Gdzieś tu. A, jest coś takiego, czekajcie. Czy to jest po prostu tylko tako? Aha, po prostu zbieramy. Zdobyto statuetkę. Widzę, że tutaj są też te kartki z dziennika naszej mamy. Tak. Też tu można, widzę, zbierać. O, tu na przykład. Także też mam. Warto by było się wdrapać tutaj, jeżeli można, na te Machu Picchu. Nie, no fajne, fajne takie ruinki, podoba mi się to. I odsłonić sobie ewentualnie... Tak, tutaj gdzieś można. Odsłonić sobie teren. Tak też zrobię. Zobaczymy, jak to wygląda, dobra? Matko Bosko. Fajna taka dżungla. O, zupełnie inne takie klimaty. Podoba mi się to. Wiecie, jak coś jest w jakiejś grobowce, coś tego... To zaraz mi się tak Tomb Raiderowo się robi. I to mi się podoba. Dobrze, a tutaj coś mogę porozmawiać z nią. Czemu? Evelyn! What a joy to see you here and share the bounty of our life with a new sister. But why have you come? Were you not free already? When I heard how wonderful the community is, I had to see for myself. Are the rumors true? Are you as happy as they say? Happier. Our homes are comfortable. Food is good and plentiful. Kurde, to nic, to nie jest nic złego. Are you paid a good wage? We are allowed to live here and participate in the community, each of us helping in our own way. That's all the wage we need. So the community owns this land. Someday we might, once we earn out our contracts. They say the land is valuable, so it may take a long time. It will be worth it. And if you should wish to leave? It doesn't happen. No one would ever want that. No one has ever left. Shh! You shouldn't talk like that. No one here does. We're so full of happiness, we have no need of unpleasant thoughts, or of those who would stir them. It really is so wonderful to see you again. Good day. It always is. Ja mam nadzieję, że ona tak mówi naprawdę, a nie, że wiecie, z jakiegoś takiego... z jakiegoś takiego strachu, nie? To tak trochę dziwnie brzmiało, no ale dobra, a ona? Eat, eat! There will be so much time for talking later. Wiecie, to trochę tak jakby taka trochę sekta, nie? Dziwnie to wszystko tutaj wygląda. No dobra, ale muszę się wmieszać w tłum i porozmawiać z nimi. No taki, można powiedzieć, nie wiem, czy dość spory obszar, ale ciekawie to wszystko tu wygląda. Mogę sobie tutaj pobiegać. Zabrać figureczkę. Co oni tutaj za tańce odstawiają? Come, join the dancing. This is a day for celebration. Nie wiem, czy nie są jacyś tacy odurzeni, czy jaki czwart? Wiecie, o co chodzi? Jakoś tak to, taką sektą mi tutaj czuć. Szczęśliwi, ale jacyś tacy na siłę szczęśliwi. Chciałbym jeszcze, słuchajcie, zrobić tutaj te dwie osoby, tak? Dwie osoby możemy jeszcze spotkać i już będziemy kończyć. To by było na tyle. Welcome. Thank you. And what is your skill? Cleaning? Sewing? Cooking perhaps? I prefer hunting. That's unusual.
but you will find yourself in good company. Our Dix site leader is also a woman. If you can get along with her, you'll do well here. Of course, everyone does well here. Our strength is using your strength. Wonderful. No, no, no. Tutaj też jest gdzieś ta figurka, ale nie, dobra, to nieważne. Pełna synchronizacja, czyli musimy iść do tej kobiety z wykopalisk. To zrobimy sobie w następnym odcinku. Ja sobie, słuchajcie, poza nagraniem, jeżeli pozwolicie, to ja sobie tutaj odkryję, jeżeli będzie tutaj można, do jakiegoś tam stopnia. Czyli zabiorę sobie te wszystkie tu skrzyneczki, o te takie, o tu pamiątki, niepamiątki. A widzę, że możemy się wrócić tutaj do Nowego Orleanu. Taki, czyli Meksyk to będzie tylko po prostu te wykopaliska, takie miasteczko można powiedzieć. No ciekawe, ciekawe, fajnie się to zapowiada. Dziękuję wam za dzisiaj. I co, do następnego, dużo porobiliśmy. Trzymajcie się, cześć.